witam panią wójt, witam pana sekretarza, witam panią skarbnik, witam państwa radnych, no i tych państwa, którzy śledzą nasze obrady. Otrzymaliście państwo zaproszenia wraz z porządkiem obrad na dzisiejszą sesję. Teraz dokonamy sprawdzenia obecności. Patrycja Hołodzińska. Pani Patrycja? Obecna. Obecna jest, dobra. Plusik, dobra. Zuklewski obecny. Pani Ewa Gojda? Pani Ewa Gojda? Mikrofon. Jest. Witamy, witamy. Pani Marzena Grysza? Jestem. Pani Agata Kuszaluk? Jestem. Pani Aneta Klepka? Jestem. Pan Jan Krasowski? Jestem. Pani Agnieszka Leszczyńska? Jestem. Pan Henryk Mareczko? Jestem. Pani Beata Olesiuk? Jestem. Panie Zeku? Jestem. Pani Barbara Strowi? Pani właśnie nie ma dzisiaj, tak? Tak. Pan Andrzej Trubalski? Jestem. Pani Sylwia Wróblewska? Jestem. Pan Piotr Zbierski? Jestem. Dziękuję. Stwierdzam, iż obecnych na dzisiejszej sesji jest 14 radnych, co stanowi wymagane przepisami prawa kworum do podejmowania uchwał. Przechodzimy do kolejnego punktu, przyjęcie porządku obrad. Czy są jakieś porządku obrad? Jeżeli nie ma uwag, porządek obrad został przyjęty i przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje wójta na temat realizacji zadań między sesjami. Proszę panie wójt. Witam państwa bardzo serdecznie i przez ostatni okres, kiedy nie widzieliśmy się, z rozporządzeniem Rady Ministrów Urząd Gminy pracuje w trybie hybrydowym, czyli pracownicy są podzieleni na dwie grupy. Grupy raczej się nie mieszają ze sobą. Dwa dni pracują zdalnie w domu, dwa dni pracują w urzędzie. Oprócz tego uczestniczyłam w konferencji zdalnej oczywiście z Urzędem Marszałkowskim w sprawie strategii rozwoju województwa lubelskiego. Zostaliśmy przydzieleni do takiej grupy, która się nazywa OSI po lesie. Może przeczytam. No, może czytać nie będę. Jakby ktoś chciał się zaznajomić, to oczywiście trzeba tego szukać na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Jesteśmy wraz z 31 gmin razem z Uścisławem, jest do tej grupy przynależna i tutaj będą pracować nad tym, żebyśmy stwarzali tak jakby takie grupy i pisali razem projekty, które będą realizowane do 2030 roku. Oczywiście to są na razie tylko takie wstępne uzgodnienia. Później już, jak będą już uzgodnione z wyżej, to dostaniemy takie informacje, do jakich projektów będziemy mogli się dopisywać. Oczywiście, czy to będzie zgodne z naszymi projektami, jakie byśmy chcieli jeszcze, w jakich chcielibyśmy uczestniczyć. Na dzisiejszy dzień mało jest już, powiedziałabym, nowych. Jest to jeszcze tak, w tamtym tygodniu uczestniczyłam osobiście na walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia na Rzecz Powiatu Lubartowskiego. Nie było zdalne, tylko pojechałam osobiście do starostwa. 14 października została odebrana droga na kolonii Uścimów. Oczywiście nie było poprawek, w odbiorze uczestniczyli także radni, przewodniczący Rady Gminy. Jeszcze tak, zakończył się sezon piłkarski. Chciałam bardzo podziękować przede wszystkim trenerom, zarówno jak i piłkarzom,
i prezesowi LKS Wodnik. Jeżeli chodzi o grupę seniorów, zajęła ona czwarte miejsce w grupie. Jeżeli chodzi o grupę młodzików, zajęła trzecie miejsce. Myślę, że to są bardzo dobre i wysokie miejsca. Serdecznie im bardzo dziękuję i chciałam serdecznie bardzo podziękować za film promujący reaktywację klubu LKS Uścimów panu Kamilowi Sputo. Oczywiście film, który jest dostępny na YouTubie, jest dostępny na stronie gminy i na LKS Wodnik, jest zrobiony, uważam, bardzo, bardzo fajnie. Pokazany jest nasza piękna gmina, jak chłopcy przygotowywali się do tego sezonu. Gratuluję jeszcze raz bardzo. I przy okazji, że być może słuchają mnie i inni, czyli mieszkańcy, chciałam bardzo, bardzo przeprosić za to, że na targu w sobotę została zabrana tojtojka i ci, którzy tam sprzedają i są co sobota, przez dwie soboty nie mieli dostępu do toalety. Bardzo serdecznie przepraszam, tojtojka już stoi na miejscu i jest tutaj jakieś nieporozumienie zaistniało z tym, kto stawia tą tojtojkę. Bardzo jeszcze raz przepraszam, jeżeli będzie jeszcze raz jakaś taka sytuacja, to proszę o jak najszybszy kontakt, żebyście Państwo mieli dogodne warunki do pracy. Także właściwie to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Pani Wójt. Przechodzimy. Ja mogę jeszcze ja. Proszę Pani Ewo. Chciałam powiedzieć, że dnia 3 listopada odbyła się Komisja Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu. Obecni byli radni Patrycja Hałodzińska, Marzena Grysza, Sylwia Wróblewska, Aneta Klepka i Ewa Gojda. I tematem był Dzień Niepodległości. Zgodnie z ustaleniami wraz z Panią Wójt uczestniczyłyśmy we mszy świętej z okazji jednego dnia 11 listopada. I po mszy świętej złożone zostały 3 wieńce i znicze przy wspólnikach na Starym Uścimowie. To dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Przyjęcie protokołów 21 i 20 sesji Rady Gminy. Czy są jakieś uwagi do protokołów? Jeżeli nie ma uwag, przechodzimy do kolejnego punktu. Informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych, działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Radek. Proszę pan, kilka słów. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Wysoka Rado. Jak co roku jesteśmy zobowiązani Państwa zapoznać i przedstawić taką informację, jeśli chodzi o złożone oświadczenia majątkowe. Ten obowiązek wynika z artykułu 24 ustęp punkt literka H z ustawy o samorządzie gminnym. Ja nie będę cytował tego całego artykułu, bo to jest dosyć obszerny. Ja tylko przypomnę, kto powinien takie oświadczenia złożyć. Więc radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminą, osobą prawną oraz osobą wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta. Są zobowiązani, co powiedziałem wcześniej, do złożenia takich oświadczeń. Oczywiście terminowo, a termin jest to 30 kwietnia. Kwietnia po upływie roku wcześniejszego. Następnie oczywiście sprawdzamy to w urzędzie, czy terminowo te oświadczenia wszystkie zostały złożone. Następnie one są odsyłane do urzędów skarbowych według właściwości poszczególnych radnych czy osób funkcyjnych. Najwięcej i w sumie do 3 urzędów nasze oświadczenia wpływają. Najwięcej tych oświadczeń wpłynęło do Urzędu Skarbowego w Lubartowie, bo aż 19, jedno do urzędu w Parczewie i jedno do urzędu w Opolu Lubelskim. Chciałbym powiedzieć,
że wszystkie oświadczenia zostały złożone terminowo, zostały wszystkie opublikowane na naszym BIP-ie, więc można sobie je śmiało przejrzeć. Pewnie niektórzy z Państwa to uczynili. Tak jak już powiedziałem, najwięcej oświadczeń wpłynęło do Urzędu Skarbowego w Lubartowie. I chciałbym tutaj powiedzieć, nie będę Państwa zanudzał, tak jak w latach poprzednich, nie będę przedstawiał uwag, bo uwagi są naprawdę drobne, aczkolwiek one są. W związku z tym ja już w przyszłym tygodniu również będę pracował, już jestem po chorobie, także zapraszam do zapoznania się z tymi błędami. Ja tylko powiem o osobach, które złożyły te oświadczenia majątkowe bez uwag. Oczywiście jest to pani wójt i przewodniczący rady, którzy składają do Urzędu Wojewódzkiego te oświadczenia. Taka informacja wpłynęła, że one są bez uwag. Jeśli chodzi o pracowników urzędów gminy, jednostek organizacyjnych gminy, tak jak już wspomniałem, są 4 oświadczenia. Złożone jest jedno bez uwag, jest to oświadczenie pani Karoliny, pani kierownik Karoliny Leputy. Pozostałe 3 są z drobnymi uwagami. Następne oświadczenia, które zostały złożone do Urzędu Skarbowego w Lubartowie, jest to 15 oświadczeń i tutaj są sami radni. Na 15 radnych zostało bez uwag zweryfikowane i otrzymaliśmy taką informację, złożone bez uwag, tak jak już powiedziałem, 4 radnych. Jest to pani radna Grysza Marzena, jest to pani Beata Olesiuk i pani Aneta Klepka. Pozostali radni, tak jak już wcześniej powiedziałem, są z drobnymi i różnymi uwagami. Postaramy się to wyeliminować na przyszły rok. W związku z tym myślę, że już całe wszystkie 15 będzie bez uwag. Mam taką nadzieję. Również, jak już mówiłem, do urzędu w Parczewie też wpłynęło jedno z oświadczeń. Jest ono z uwagami, również drobnymi. Właściwie to ja już bym chciał zakończyć, chyba że Państwo macie pytania co do punktu i tych oświadczeń. Bardzo chętnie odpowiem, a może Państwo macie życzenia, to po prostu będziemy omawiać, ale myślę, że nie ma co marnować czasu. Każdy z Państwa zostanie, kto będzie u mnie zapoznany z tymi oświadczeniami i błędami. Więc ja miał tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana sekretarza? Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie. I pierwsza uchwała jest uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Uścimów na lata 2020-2029. I tutaj proszę panią skarbnik o kilka słów wprowadzenia. Dobra, drodzy Państwo, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to tutaj oczywiście musieliśmy zaktualizować dane roku 2020, ponieważ między sesjami były również wprowadzane zmiany zarządzeniami, były dodatkowe dotacje, w związku z tym ta kolumna musiała się zmienić i tutaj ją aktualizujemy. Zaktualizowaliśmy również kolumnę roku 2021, w związku z tym, że mieliśmy już projekt budżetu, więc mogliśmy tutaj odnieść się do wartości planowanych w projekcie. Zaktualizowaliśmy również u Państwa wiersz 5. To jest wiersz o wysokościach rat kredytowych w latach przyszłych, bowiem tutaj były takie nieregularne kwoty, a no żeby to było po porządku i żeby ewentualnie móc zaciągnąć jeszcze kredyt w tym roku, to należało tutaj to uporządkować, więc wiersz 5 również się zmienił, aczkolwiek całościowo sumarycznie nie zmienił się, to tylko kwestie w niektórych latach zostały poprzesuwane.
Natomiast z takich istotniejszych zmian to zostały dokonane zmiany w załączniku przedsięwzięcia, ponieważ szczególnie zależało nam tutaj na zaktualizowaniu pozycji wymiana oświetlenia ulicznego, czyli modernizacja oświetlenia ulicznego, która będzie realizowana troszeczkę w 2020 roku i w 2022. Dlatego Urząd Marszałkowski tutaj wymaga od nas aktualizacji tego WPF-u i tutaj jest ta szczególna zmiana. Zostały również usunięte przedsięwzięcia, które nie miały źródła finansowania i tak w sumie to nie wiemy z panią wójt, dlaczego znalazły się w wieloletniej prognozie finansowej i tutaj niektóre z tych pozycji, na przykład wymiana gminnego taboru w wysokości 100 tysięcy złotych została również usunięta. I to by były te zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Jeżeli macie Państwo pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Czy są pytania do pani skarbnik? Jeżeli nie ma pytań, głosujemy uchwałę numer 23/140/2020 Rady Gminy Łyścimów z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łyścimów na lata 2020-2029. Proszę bardzo, głosujemy. Pani Patrycja Bartkowicz. Jestem za. Krzysztof Buklewski, jestem za. Pani Ewa Gojda. Jestem za. Pani Marzena Grysza. Jestem za. Pani Agata Huszaruk. Jestem za. Pani Aneta Klepka. Jestem za. Pan Jan Krasowski. Jestem za. Pani Agnieszka Leszczyńska. Jestem za. Henryk Mareczko. Jestem za. Pani Beata Olesiuk. Za. Pan Zenon Sobich. Jestem za. Pan Andrzej Trupalski. Jestem za. Pani Sylwia Wróblewska. Jestem za. Pan Piotr Zbierski. Za. Dziękuję. Za 14 głosów uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu uprzejmie. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łyścimów i w paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. I tutaj poproszę panią wójt o wprowadzenie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o tą uchwałę, oczywiście jeśli Państwo mają takie same zdanie, my proponujemy, aby kwota, która była w tym roku, czyli w 2020, pozostała i na rok 2021. Wiadomo, jaka jest sytuacja. No, lepiej by było też dla rolników, żeby w tym temacie nic nie zmieniać, czyli to jest 47 zł. Jeżeli chodzi o to, co jest podawane przez Dziennik Ustaw, to w Dzienniku Ustaw jest podawana kwota 58 zł 55 groszy, a my pozostajemy przy kwocie 47 zł. Także bardzo proszę, jeżeli ktoś ma inne pomysły, to bardzo proszę, a jeżeli nie, no to może przejdźmy do głosowania. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma żadnych pytań, głosujemy uchwałę numer 23/140/2020 Rady Gminy Łyścimów z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. I proszę bardzo, głosujemy. Pani Patrycja Bartkowicz. Jestem za. Krzysztof Duklewski, jestem za. Pani Ewa Gojda. Jestem za. Pani Marzena Grysza. Jestem za. Pani Agata Huszaluk. Za. Pani Aneta Klepka. Jestem za. Pani Jan Krasowski. Jestem za. Pani Agnieszka Leszczyńska. Jestem za. Pan Henryk Maleczko. Jestem za. Pani Beata Olesiuk. Jestem za. Pan Zenon Sobich. Jestem za. Pan Andrzej Trubalski. Jestem za. Pani Sylwia Wróblewska. Jestem za.
I pan Piotr Zbierski. Jestem za. Dziękuję państwu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. W paragrafie trzecim wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Uścimów i w paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. I przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. I tutaj również poproszę panią wójt o wprowadzenie. Proszę państwa, i tu tak, w punkcie trzecim i czwartym porządku obrad jest określenie wysokości stawek od podatku od nieruchomości od środków transportowych. Jeżeli pozostawiamy te same stawki, które były w roku 2020, to nie musimy w tym temacie podejmować uchwały. Ja proponuję, żeby te stawki na 2021 rok pozostawić te, które były. To dotyczy podatku od nieruchomości od środków transportu. Czy państwo się na to zgadzacie? Czy podejmujemy uchwałę zmieniającą? Zgadzam się. To może zapytajmy się wszystkich po kolei. Dobra. Czy pozostawiamy te stawki, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości i o podatek od środków transportu, taki jaki był w roku 2020, żeby był taki sam w roku 2021? Czy wyrażają państwo zgodę? Patrycja, tak? No tak, tak, to powiem. Ty, tak już. No pani wójt się rozkręciła troszeczkę. To proszę bardzo. Przepraszam bardzo, panie przewodniczący. Głosujemy. Pani Patrycja Bartkowicz. Jestem za. Krzysztof Duchowski, jestem za. Pani Ewa Gojda. Pani Ewo. Zginęła. Przepraszam, bo tutaj jestem za, zgadzam się. Paweł powiedział, że nie. Ale sprawdzamy tylko. Dobrze, to przegłosujemy, tak? Dobrze. No ale Paweł powiedział, dobra. Dobra, przepraszam za małe tutaj zamieszanie, Monika tutaj nam trochę chce sprostować. To jednak jeszcze raz przegłosujemy tę uchwałę. Tak, czyli pierwsza uchwała to jest w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości na 2021 rok. Tak. Czy pozostawiamy bez zmian? Tak. I proszę bardzo, głosujemy. Pani Patrycja Bartkowicz. Jestem za, pozostawiamy bez zmian. Tak. Krzysztof Duklewski, jestem za. Pani Ewa Gojda. Jestem za. Pani Marzena Grysza. Jestem za. Pani Agata Huszaluk. Jestem za. Pani Aneta Klepka. Jestem za. Pan Jan Krasowski. Jestem za. Pani Agata Leszczyńska. Jestem za. Pan Henryk Maleczko. Jestem za. Pani Beata Olesiuk. Pani Beata. Pani Beata Olesiuk. Lupa się przypomina. To też mam mikrofon wyłączony jak ja. Pewnie tak. Zadzwonić? Może za chwilkę. Może zaraz się pojawi. Pani Beata. Batka, co tam u ciebie, bo cię nie słyszę. Dobrze, to się łączy. Mikrofony, jak nie mówimy i ten, bo jest bardzo słaba jakoś. Dobra, już jestem na tym. Pani Beata jest? Tak, już jestem. Głosujemy, uchwałę. Przepraszam. Tak. Za, tak? Dobra, tak, dobrze. Pan Zenon Sobich. Jestem za. Pan Andrzej Trubalski. Jestem za. Pani Sylwia Wróblewska. Jestem za. I pan Piotr Zwierski. Jestem za. Z transportu. Wyniki głosowania. Uchwała została podjęta
jednogłośnie w paragrafie drugim wykonaniu uchwały powierza się wójtowi gminy Uścimów i w paragrafie trzecim uchwała wchodzi, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Proponuję też pozostawić takie same ceny, jakie były w roku 2020 na rok 2021. To właśnie jest w tej uchwale. Czy mają Państwo jakieś propozycje, może zmiany? Jeżeli nie, głosujemy uchwałę numer 23/143 na 2020 Rady Gminy Uścimów z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. I proszę bardzo, głosujemy. Pani Patrycja Bartkowicz. Jestem za. Krzysztof Duklewski, jestem za. Pani Ewa Gojda. Jestem za. Pani Marzena Gryfa. Jestem za. Pani Agata Kusza. Jestem za. Pani Aneta Klepka. Jestem za. Pan Jan Krasowski. Jestem za. Pani Agnieszka Leszczyńska. Jestem za. Pan Henryk Mareczko. Jestem za. Pani Beata Olesiuk. Jestem za. Pan Zenon Sobich. Jestem za. Pan Andrzej Trubalski. Jestem za. Pani Sylwia Wróblewska. Jestem za. Pan Piotr Zbierski. Jestem za. Dziękuję Państwu. Podjęta jednogłośnie w paragrafie drugim uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. W paragrafie trzecim uchwała, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Uścimów. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. I paragraf piąty, z dniem wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku, traci moc uchwała numer 10/48/2015 Rady Gminy Uścimów z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Uścimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok. Czyli jak co roku, proszę Państwa, głównym celem programu na 2021 rok jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Uścimów oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez stworzenie im możliwości i warunków do uczestniczenia w życiu publicznym. Tegoroczny program współpracy, który został skonstruowany na gruncie zapisów ustawowych oraz dotychczasowych doświadczeń, obejmuje wybrane najważniejsze sfery zadań publicznych, które gmina Uścimów zamierza realizować wspólnie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa cele, zasady i formy jej współpracy. Jeżeli chodzi o kwotę, jaka została przeznaczona w tym roku, to określa się wysokość środków finansowych planowanych na realizację rocznego programu w kwocie 45 tysięcy. I tyle właściwie na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pani Wójt? Jeżeli nie ma pytań, głosujemy uchwałę numer 23/143 na 2020 Rady Gminy Uścimów z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Uścimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok. Proszę bardzo, głosujemy. Pani Patrycja Kołodzińska. Jestem za. Krzysztof Duchewski, jestem za. Pani Ewa Gojda. Jestem za. Pani Marzena Grysza. Jestem za. Pani Agata Kuszaluk. Jestem za. Pani Aneta Klepka.
Jestem za. Pan Jan Krasowski. Jestem za. Pani Agnieszka Leszczyńska. Jestem za. Pan Henryk Mareczko. Jestem za. Pani Beata Olesiuk. Jestem za. Pan Zenon Sobich. Jestem za. Pan Andrzej Trubalski. Jestem za. Pani Sylwia Wróblewska. Jestem za. Pan Piotr Zbierski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Uścimów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Ostrów Lubelski w zakresie dowozu dzieci gminy Uścimów do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Firleju. I tutaj też poproszę panią wójt. Proszę państwa, chcieliśmy tu zawrzeć z gminą Ostrów Lubelski porozumienie, które polegałoby na tym, że uczeń niepełnosprawny dowożony by był, który oczywiście chodzi do szkoły ponadpodstawowej, do tego ośrodka w Firleju w poniedziałek rano do tego ośrodka, w związku z tym, że z Ostrowa Lubelskiego jedzie bus, który zawozi dzieci niepełnosprawne do tego ośrodka przy okazji, by zabrał i nasze dziecko niepełnosprawne, które mieszka na terenie naszej gminy. I tak samo w drugą stronę, w związku z tym, że ten uczeń mieszka tam codziennie, przywoziłby to dziecko w piątek do naszej gminy. Oczywiście, aby Ostrów Lubelski wyraził chęć i u nich tu nie ma problemu, tylko aby wszystko się stało zadość, to Rada Gminy musi się na ten temat wypowiedzieć. Czy wyraża na to zgodę, bo będziemy oczywiście jakieś opłaty z tego tytułu ponosić za dowóz tego dziecka do Firleja, ale musi tutaj zostać porozumienie takie podpisane i Rada Gminy musi wyrazić chęć albo tej chęci nie wyrazić. Ja proponuję w związku z tym, że to by bardzo ułatwiło rodzicom tego dziecka życie tutaj, żeby przy okazji korzystało też z tego dowozu. Przecież to nie jest nie wiadomo ile kilometrów i możemy spokojnie ucznia tego mogą spokojnie ucznia tego przygarnąć, tym bardziej, że w tym autobusie czy tam małym busie nie ma aż tyle tych uczniów i ona i uczeń nasz zmieściłby się, bo jest dla niego miejsce. Także bardzo proszę o to, abyście się pochylili nad tym i pozytywnie tą uchwałę rozpatrzyli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani wójt. Czy są jakieś pytania do pani wójt? Jeżeli nie ma pytań, głosujemy uchwałę numer 23 na 145 na 2020 Rady Gminy Uścimów z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Ostrów Lubelski w zakresie dowozu dzieci gminy Uścimów do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Firleju. I proszę bardzo, głosujemy. Pani Patrycja Chołodzińska. Jestem za. Krzysztof Duklewski, jestem za. Pani Ewa Gojda. Pani Ewa Gojda. Jestem za. Pani Marzena Grysza. Jestem za. Pani Agata Kuszaluk. Jestem za. Pani Aneta Klepka. Jestem za. Pan Jan Krasowski. Jestem za. Pani Agnieszka Leszczyńska. Jestem za. Pan Henryk Mareczko. Jestem za. Pani Beata Olesiuk. Pani Beata Olesiuk, czy ma jakieś problemy? Ja mam cały czas problemy. Za, tak, za. Słyszymy? Za. Pan Zenon Sobich. Jestem za. Pan Andrzej Trubalski. Jestem za. Pani Sylwia Wróblewska. Oczywiście za. Pan Piotr Zbierski. Za. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W paragrafie trzecim wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą
uścimów adminów Ostrów Lubelskich w sprawie przekazania zadania publicznego w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Uścimów do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Firleju. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Uścimów, upoważniając go do podpisania porozumienia z gminą Ostrów Lubelskich w zakresie objętym treścią tej uchwały. I w paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości nr 58/2 położonej w miejscowości Drozdówka gminy Uścimów, stanowiące własność gminy Uścimów. I tutaj również poproszę panią wójt o wprowadzenie do uchwały. Proszę Państwa, tutaj, żeby było dla każdego przejrzyste, chodzi to o działkę tą, gdzie kiedyś był sklep w Drozdówce. Tam ten pan, który w tej chwili posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu, zrobił z tego sklepu sobie taki obiekt, w którym mieszka, a w związku z tym, że prawo wieczystego użytkowania i tak teraz trzeba się tego wyzbywać, napisał do nas podanie o to, że chciałby ten grunt wykupić na własność. Dlatego z tego powodu jest ta uchwała. Dokładnie od 2012 roku jest to tego pana i ten pan ma tam, tak jak powiedziałam wcześniej, prawo wieczystego użytkowania. W związku z tym bardzo proszę, abyście się Państwo pochylili nad tematem i także pozytywnie podeszli do tej uchwały. Jeżeli trzeba jakieś jeszcze wyjaśnienia, no to będę musiała tutaj zawezwać pracownika, który jest merytorycznie za to odpowiedzialny. Są pytania do pani wójt? Jeżeli nie ma pytań, głosujemy uchwałę numer 23/146/2020. Rady Gminy Uścimów z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości nr 58/2 położonej w miejscowości Drozdówka Gminy Uścimów stanowiące własność gminy. I proszę bardzo, głosujemy. Pani Patrycja Kołodzińska. Jestem za. Krzysztof Duklewski. Jestem za. Pani Ewa Gojda. Jestem za. Pani Marzena Gryfa. Jestem za. Pani Agata Huszaluk. Za. Pani Aneta Klepka. Za. Pan Jan Krasowski. Jestem za. Pani Agnieszka Leszczyńska. Jestem za. Pan Henryk Mareczko. Jestem za. Pani Beata Olesiuk. Jestem za. Pan Zenon Sobich. Jestem za. Pan Andrzej Trubalski. Jestem za. Pani Sylwia Wróblewska. Jestem za. Pan Piotr Zbierski. No. Dziękuję. Też ja. Uchwała została podjęta jednogłośnie w paragrafie drugim. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie zasad nabycia. Momencik. W sprawie zasad nabywania, zbywania i okrążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Tutaj również poproszę panią wójt o sprowadzenie. Proszę Państwa, tutaj chcieliśmy wprowadzić tą uchwałę, aby zasady były przede wszystkim takie, aby obsługa interesantów, uwagi na to, że sprawy dotyczące realizacji tychże zadań określonych w ustawie, tak jak Państwo się zapoznali, są przede wszystkim prowadzone po złożeniu wniosku przez tego, kto do tej pory tą nieruchomość dzierżawi. Czasami to jest bardzo trudne, dlatego że są niektóre działki rolne, które są wydzierżawiane, a później ta umowa powinna być przedłużana i dobrze by było, jakbyśmy zmienili uchwałę tą, która kiedyś była, na tą, która tutaj właśnie jest, bo to nam utrudnia
przede wszystkim rozpatrzenie takiego wniosku, bo to wtedy trwa długo, a lepiej by było, jakby jedna umowa od razu była zawierana, jedna po drugiej, bez organizowana sesji i zwoływania państwa, bo tu przede wszystkim chodzi o dzierżawę i o wynajem, a o sprzedaż działek czy nieruchomości. Także bardzo też proszę o wyrażenie pozytywnej tutaj swojej woli, aby tą uchwałę wprowadzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Wójt. Czy są jakieś pytania do Pani Wójt? Ja mam pytanie, bo tam jest kwestia taka, że wcześniej funkcjonowała dzierżawa trzyletnia, możliwością oczywiście przedłużania przez wójta gminy na kolejne okresy trzyletnie. I teraz tam w tej uchwale proponuje się 10 lat z możliwością przedłużania właśnie przez wójta na kolejne, że tak powiem, okresy dziesięcioletnie. Mi się wydaje, że no poprzednie przez te 30 lat, jak przygotowywali, to coś mieli na uwadze, także mi się wydaje, że lepiej i łatwiej jest wniosek przedłużać niż wypowiadać, no bo jednak ktoś tam coś musi realizować zgodnie z jakąś naszą wolą, że tak, rady. Wydaje mi się, że no, kadencja wójta trwa 5 lat i 10 lat to jest dużo. Moim zdaniem wydzierżawianie, że moim zdaniem 5 lat to by wystarczyło. Tak jak w rozporządzeniu wójta. To jest też już długi okres, 5 lat, no bo 10 lat to jednak to jest długa dzierżawa. Taki jest mój wniosek do tego. Agnieszka, bo tu pan Zbierski proponuje, żeby była dzierżawa nie na 10 lat, tylko na 5 lat. No, my i tak zawieramy najczęściej do 3 lat. Bo tu w przypadku, gdy Pani tutaj przyjdzie, Pani Agnieszka. Proszę Państwa, tu jeszcze Pani Agnieszka, która jest merytorycznie odpowiedzialna za to zadanie, będzie jeszcze tutaj, może puśćmy ją. Witam Państwa radnych serdecznie. Siadaj. Odnośnie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, tak naprawdę my wydzierżawiamy te nieruchomości, możemy na czas oznaczony do 10 lat. Bez zgody Rady Gminy. Gdy powyżej 10 lat, już musimy uzyskać zgodę Rady Gminy. Najczęściej umowy dzierżawy zawierane są do 3 lat i każda kolejna, która następuje po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, tak naprawdę tutaj Państwo radni, zechcecie Pani Wójt zawrzeć taką kolejną umowę. Tą uchwałą, którą właśnie przygotowaliśmy, chcemy wyregulować tak jakby te zasady, ułatwić troszeczkę nam jako Pani Wójt, zwłaszcza jako organowi, ułatwić sposób zawierania tych umów. I żeby mieli nawet ci dzierżawcy też z nami łatwiejszy kontakt, prawda, że bez zgody Rady Gminy Pani Wójt będzie taką umowę mogła podpisać na kolejny okres zawierany, czy na 3 lata, czy nawet na dłuższy okres. Najczęściej dzierżawcy występują na okres 3 lat o zawarcie takiej umowy dzierżawy. No ale to jak gdyby w tej chwili byśmy likwidowali te 3-letnie możliwości, tylko wprowadzilibyśmy 10-letnią, tak? Nie likwidujemy. Tutaj tak naprawdę te zasady tylko nam wprowadzają takie możliwości, że możemy zawrzeć na 10 lat taką umowę dzierżawy, owszem. Ale my dotychczas stosowaliśmy zawsze zasadę, że na okres 3 lat, z tego względu, że nie dłuższe te umowy. Tylko, że tutaj wyregulowaliśmy tak naprawdę kwestię tą zawierania kolejnej umowy po tej, co następuje tej 3-letniej. Tutaj nie wskazujemy na to, że każda jedna umowa dzierżawy powinna być z góry zakładana, że będzie zawierana na 10 lat. Ponieważ to dzierżawca decyduje o tym, na jaki okres podejmuje się dzierżawienia nieruchomości. W każdej chwili tą umowę dzierżawy możemy rozwiązać, możemy wypowiedzieć, bo różne jest przeznaczenie naszych gminnych działek. Gdy zechcemy nawet sprzedać nieruchomość, wtedy wypowiadamy taką umowę dzierżawy, prawda? Także tutaj nie wskazujemy na to, że to ma być okres 10-letni. My najczęściej stosujemy w urzędzie tutaj okres 3-letni zawierania umowy dzierżawy. Czyli tą uchwałą jak gdyby
górną granicę ustalamy, tak, że maksymalnie może wójt bez zgody rady wydzierżawić na 10 lat. Tak, ale to maksymalnie, tylko do 10 lat. Powyżej 10 lat już tak naprawdę rada gminy. Tak jak mówię, no najczęściej jest, że umowy zawieramy na 3 lata. Dłużej nie przygotowuję takich umów, że na dłuższe okresy, chyba że naprawdę dzierżawcy składają wniosek o jakąś dotację unijną i wtedy potrzebują na dłuższy okres takiej umowy dzierżawy, a w innych przypadkach po prostu tutaj no już za zgodą rady gminy, prawda? Jeżeli wchodzą w jakieś projekty unijne i chcą naprawdę powyżej 10 lat, to wtedy jedynie, ale to za zgodą rady gminy. Tutaj wyznaczamy, że tylko na czas ten oznaczony do 10 lat pani wójt będzie podejmować po prostu takie decyzje. Albo pan wójt. Albo pan wójt. Albo pani. Także nie wiem, czy państwo radni jeszcze macie pytania, co chodzi o tą uchwałę? Bo tu chcieliśmy po prostu wyregulować to. Dotychczas było, że rada gminy powinna wyrażać zgody nawet na zawarcie kolejnej umowy. I chcieliśmy po prostu to wyregulować, uregulować prawnie, żeby tutaj nie następowało coś takiego, że po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, my musimy występować do rady gminy o zgodę na dalsze wydzierżawienie tej nieruchomości. Ponieważ nieruchomości są naprawdę niedużej powierzchni, nie są to jakieś szczególne wpływy z tego tytułu, ale musimy zachować jednak zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, które wskazują, że państwo radni, tak jakby dajecie pani wójt możliwość zawierania tych kolejnych umów dzierżawy bez zgody rady gminy. A czym się, że tak powiem, projekt, czym się pani, bo pani przygotowywała, kierowała, że dała to 10 lat? To minimalną, znaczy nie minimalną, tylko maksymalną. To okres 10 lat. Tak, tak jest zapisane w rozdziale 5 naszej uchwały, że na czas oznaczony do 10 lat bez zgody rady gminy. Ale tak jak mówię, że tak naprawdę dzierżawca, który składa podanie, składa wniosek, wskazuje na jaki okres ma zostać zawarta umowa. My z góry, pani wójt z góry nie może w umowie zakładać, że to będzie umowa dzierżawy. Naprawdę dajemy taką możliwość. Tutaj nie wstawia się w uchwale, na jaki okres będzie zawarta ta umowa, ze względu na to, że tylko dajemy taką propozycję, że na czas oznaczony do 10 lat. Ale tutaj dzierżawca decyduje o okresie, na jaki czas wydzierżawia nasz grunt gminny. Dziękuję. Panie przewodniczący, mogę słówko jeszcze ewentualnie? Dziękuję bardzo Pani Agnieszce. I tutaj Pan Sekretarz prosił o głos. Proszę bardzo, Panie Sekretarzu. Chciałbym jeszcze nawiązać do tego projektu uchwały. Jest tutaj również dostosowanie do przepisów podatkowych, bo z przepisów podatkowych o opłacie skarbowej czy o czynności cywilnoprawnych również wynika, że urzędy podatkowe pobierają tę opłatę skarbową za okres maksymalny 10 lat, prawda? Ta opłata oczywiście później do nas trafia do urzędu, nie? Tą drogą przez ministerstwo i tak dalej. W związku z tym jest tutaj też dostosowanie do tych przepisów, aczkolwiek może być zawarta na 3, na 4 czy na 5, ale maksymalnie za 10 lat Urząd Skarbowy może pobrać taką opłatę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Sekretarzu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma więcej pytań, głosujemy uchwałę nr 20-1347 na 2020 Rady Gminy Ościmów dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Proszę bardzo, głosujemy. Pani Patrycja Hołodzińska. Jestem za. Krzysztof Duklewski. Jestem za. Pani Ewa Gojda. Jestem za. Pani Marzena Grysza. Jestem za. Pani Agata Huszaluk. Jestem za. Pani Aneta Klepka. Jestem za. Pan Jan Krosowski. Jestem za.
Pani Agnieszka Leszczyńska. Jestem za. Pan Henryk Mareszko. Jestem za. Pani Beata Olesiuk. Jestem za. Pan Zenon Sobich. Jestem za. Andrzej Trubalski. Jestem za. Pani Sylwia Zrublewska. Jestem za. I pan Piotr Zbierski. Wstrzymuję się. Dziękuję bardzo za podjęcie uchwały. 13 głosów, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Dzięki panie. W paragrafie 12 wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. W paragrafie 13 uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. W paragrafie 14 dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 18/83/08 Rady Gminy Uścimów z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami. To jest Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 25 lipca 2008 roku, numer 87, pozycja 2330. I w paragrafie 16 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Zapytania, wolne wnioski i informacje. Proszę bardzo tutaj o dyskusję. Jeżeli ja mogę, to bym chciała bardzo serdecznie podziękować pani wójt i pozostałym radnym, że wyraziliście zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzygminnego. Tutaj chodzi o moje dziecko. Do tej pory miałam bardzo duże tutaj problemy z dowożeniem dziecka do szkoły w Firleju. Gmina Ostrów umożliwiła mi dowóz ich busem, dlatego jeszcze raz serdecznie podziękuję tutaj wszystkim gminnym, wszystkim, przepraszam, radnym, panie wójt. Podziękowanie również dla pana sekretarza, że pomogli mi te porozumienie po prostu uzyskać. Dziękuję jeszcze raz. Pani burmistrz. Proszę państwa, dostałam na maila takie pismo. To jest pismo, pod którym się podpisali mieszkańcy gminy Uścimów. Będę czytała bardzo powoli, dużo tego nie ma i bardzo proszę o to, żebyście państwo podjęli temat i może przedyskutujemy to. Postaram się czytać głośno i wyraźnie. Witam. Proszę o rozwiązanie problemu w naszej gminie, który dotyczy psów. W każdej wsi są psy, które poruszają się po ulicach, mimo że mają swoich właścicieli i posesje, które często są otwarte. Są to zwykle miejsca, często uczęszczane przez ludzi, sklepy, rejon szkoły lub główne ulice. Są to psy od malutkich kundli po ogromnych rasowców. Mieszkańcy nie znają każdego psa w gminie i boją się poruszać. Każdemu raz czy dwa może uciec pies, lecz w wielu wypadkach jest to notoryczne już od kilku lat. Dotyczy to szczególnie osób starszych, bo nie każda z osób jest w stanie poradzić w przypadku, gdy goni ją pies. W niektórych wsiach zdarzały się przypadki osób pogryzionych. Na zgłoszenie wiadomości do właściciela psa odpowiadał: proszę mi udowodnić, że to mój pies pogryzł. Jest to troska także o dzieci wychodzące często do rodziny czy znajomych. Może trzeba zastosować jakieś kary dla właścicieli, aby zwrócili uwagę na swoje zwierzątka. Wystarczy wydać jakiś apel, może ludzie zaczną bać się kary, może też nie. Wszyscy wiedzą, że przypadki można zgłaszać na policję, lecz rzadko to skutkuje i psy nadal biegają. Jest to problem od dawna, a nie tylko teraz. Warto się tym zainteresować i może poprowadzić jakąś anonimową, ponieważ ludzie nie chcą wojny, tylko spokoju i bezpieczeństwa, stronę, gdzie będzie można zgłaszać takie przypadki,
może udokumentowane. Proszę o rozpatrzenie mojej prośby. Pozdrawiamy mieszkańcy gminy Uścimów. I teraz chciałabym, żeby się Państwo odnieśli, co możemy zrobić w tym temacie. Nic. Też gmina nie może karać ludzi, prawda? Mieszkańców za to, że pies komuś uciekł. Czy może? Ale to trzeba jakieś konkretne informacje chyba. Czyj to pies, nie? Bo tu nie ma tych psów chyba aż tyle, żeby tym się zajmować. Trzeba, jakby ktoś zgłosił, że tego i tego, Kowalskiego pies lata. Wtedy coś tam z tym można byłoby chyba zrobić, nie? Czy zgłosić do schroniska, czy na policję, no nie wiem. Jakieś pomysły. To znaczy, proszę Państwa, na anonimy to my też nie możemy odpowiadać, bo wiecie, my możemy odpowiadać na pismo, które jest rzeczywiście podpisane imieniem i nazwiskiem. To dotyczy także problemu na przykład, jeżeli chodzi o wywóz odpadów. Dzwonią często mieszkańcy, którzy mówią, że a ich sąsiad, który się nazywa tak i tak, to on na pewno nie płaci za wywóz śmieci. Tak? A jak prosimy o to, żeby ten ktoś się przedstawił z imienia i z nazwiska, no to się pan czy tam pani wycofuje, a później okazuje się, że niejednokrotnie jest tak, że oczywiście deklaracja wywozu nieczystości stałych jest podpisana i ten pan, który wystawia śmieci, rzeczywiście płaci za wywóz tych śmieci. Czyli zdarzają się sytuacje, w których to te informacje nie są prawdziwe. I tak samo teraz z tymi psami. Jeżeli my będziemy odpowiadać na każde anonimowe zgłoszenie, no to myślę, że to do niczego nie doprowadzi. A wiadomo, że ludzie no nie przedstawią się. Tak, ale jeśli chodzi o ten problem, jest to stary problem i nigdy nie był rozwiązany tak do końca. A to, co jest tu opisane, to trzeba powiedzieć, że to ma miejsce, bo to widać. I no nigdy to jakoś nie było rozwiązane, no było to zgłaszane i nawet i na sesjach na policji, którzy tam policjantom, którzy uczestniczyli na tych sesjach, no i jakoś to nie zginęło, nie zamarło, tylko sobie i rozwija się, można powiedzieć, dalej. No tak jest, taka sytuacja miejsce ma, to jest fakt. A dalsze. No, zdarza się, ale no to co, gmina może wydrukować plakaty na przykład, jakieś tam treści. Znaczy tutaj tylko może policja ewentualnie, bo no gmina raczej nie ma żadnego prawa do tego, żeby karać mandatem czy właściciela, no, którego właśnie trudność i tak znaleźć będzie. Może to musiałoś... Schronisko to nie jest też rozwiązanie dla gminy przede wszystkim, bo tutaj jest duże obciążenie finansowe, bo to są ogromne koszty, trzeba to wiedzieć. Problem jest, tak jak tutaj już ktoś mówił wcześniej, jest stary i już trwa tutaj, powiedzmy, odkąd samorząd istnieje, albo jeszcze wcześniej, bo kojarzę go, jeśli był jakiś poważna dyskusja, no to dotyczyła śmieci i tych wałęsających się psów. Nawet pamiętam, żeśmy kiedyś chyba z tego tytułu, to była niechlubna sytuacja, że w telewizji chyba przyjechał Teleekspres tutaj do Uścimowa właśnie i nagrywał te wałęsające się psy i biegające po polach już jako takie stada. No tak jak tutaj przewodniczący powiedział, że no, to jest sprawa policji, faktycznie ewentualnie naszej jakieś takie zapobiegania jakiegoś takiego no, typu jakieś ulotki i tak dalej, no jakaś sytuacja do tego, no bo tak jak nie pójdzie, nie będzie łapał, nie będzie sprawdzał, no wchodzi, jest dyskusja nad nową tą ustawą nomen omen tragiczną jak na razie. I tam te sprawy pewnie też będą jakoś podejmowane, tych właśnie wałęsających się psów. Bo jest to, nie oszukujmy się, no jest to problem, bo przecież też i wścieklizna istnieje i tak dalej, ciągnie się ten problem latami, no nie ma na razie na to jakiegoś środka tutaj. Myślę, że ten problem odżywa też dlatego, że są wystawiane śmieci. Niektórzy te śmieci wystawiają czasem na noc, gdy wyjeżdżają do pracy rano czy gdzieś, no. I nie da się ukryć, że te worki najczęściej wystawione to są później porozrywane. I myślę, że to ma też duży wpływ na to. Bo niestety, no coś tam zawsze jest i
być może, no i te psy niestety te worki rozrywają pewnie, bo to się zdarza. To widać zresztą, jak się przyjeżdża przed wywozem śmieci właśnie, w dzień przed wywozem i są wystawione. No i przyroda też ma na to wpływ, że są okresy, kiedy psy uciekają, prawda? Właśnie. No ale jeśli właściciel przestrzega jakichś zasad, to i są to sporadyczne przypadki, myślę, że o tych przypadkach nie należy nawet wspominać, bo te psy zawsze, które biegają, to przeważnie biegają zawsze te same. No dobrze, proszę Państwa, czyli no, rozumiem, że sytuacja musi pozostać, ewentualnie zgłaszanie na policję i tyle. Konkretne informacje muszą być. No, na anonimy nie możemy odpowiadać, tak jak powiedziałam. Także dziękuję bardzo za dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakiś wniosek, jakiś problem, jakiś pomysł? Problemy to nasz, panie przewodniczący, problemy to nasza specjalność przecież. No tak, no ale tak, ale na tą chwilę. No ten rok... Jakieś uwagi może coś? Powiem tak, ten rok jest naprawdę cały rokiem problemowy. Cały problemowy i z jednego problemu w drugi się wchodzi, także miejmy nadzieję, że szybciej, że bardzo szybko się skończy, a przyszły będzie lepszy niż ten, który był, bo... Na pewno będzie okazja na Sylwestra lepszego roku, a nie taki jak był, że nie by nie był gorszy, bo zawsze się życzyło, żeby nie był gorszy, ale raczej będziemy sobie życzyć, żeby był lepszy. By był lepszy, to prawda. Prawda, to prawda. Jeżeli nie ma więcej wniosków, żadnych uwag, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad dzisiejszej sesji. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski, informacje, także odpowiedzi tutaj były udzielane. No wszystko na bieżąco i przechodzimy do kolejnego punktu. Zakończenie sesji. Porządek sesji został wyczerpany. Zamykam 23. sesję Rady Gminy Uścimów. Dziękuję Państwu za przybycie, dziękujemy. Za uczestnictwo w obradach. Do widzenia, zdrowia życzymy, dużo, dużo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Thank you.